okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do radosnych świąt wielkanocnych, kiedy razem z całym Kościołem możemy wyśpiewać Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. I życzę wszystkim wiernym naszego Kościoła w Ukrainie, ale także tym wszystkim, którzy łączą się z nami na modlitwie, którzy duchowo nas wspierają, by Chrystus zmartwychwstały napełniał nas spokojem, radością i nadzieją na przezwyciężenie w sposób szczególny w tym roku, w tym okresie trudnym, kiedy panuje epidemia na całym świecie, a także u nas na Ukrainie, by wlewał w serca nasze nadzieję, miłość, byśmy otoczyli troską tych wszystkich, którzy potrzebują naszej opieki, by to dobro i miłość Chrystusa zmartwychwstałego dotarła do każdego człowieka, by nikt nie czuł się opuszczony. I niech nas wszystkich Chrystus zmartwychwstały błogosławi i prowadzi w naszym codziennym życiu. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał.